Witam Was serdecznie, moi drodzy, z uwagi na to, że z tyłu jest tak dużo wszystkiego, że nie jestem w stanie pracować nawet na zapleczu, to muszę w tym momencie z rana zrobić urządzenie, czyli złożyć do kupy urządzenie po wymianie fuzera, czyli pieca, 1018, kultowe urządzenie. Dlatego postanowiłem Wam nagrać dzisiaj ten film, jak szybko złożyć można taką drukarkę pod presją, bo one zaraz będą musiały drukować, a ja mam tam sporo innej pracy. Dobra, dość o tym, co muszę, ale chciałem pokazać Wam, jak szybko ją złożyć i zobaczymy, czy zadrukuje po wymianie pieca. To posłużyło na dawce, tu jest dość sporo wszystkiego, ale na to, z tyłu jest jeszcze więcej, dlatego musiałem to zrobić tu. Także kamerę kładę przed siebie. To jest ta drukarka, dokładnie ta. I musimy ją złożyć do postaci takiej, żeby ją można było podłączyć. Generalnie te drukarki są dość proste. I powiem Wam szczerze, że chyba nie ma tak prostej drukarki, żeby można było ją złożyć do kupy po jakimkolwiek czynnościach serwisowych. To jest naprawdę nieskomplikowana drukarka. W tym momencie już praktycznie przód mamy. Dobra, teraz bardzo ważną rzeczą jest tutaj ta pokrywa od fuzera, co zakrywa nam cały. To jest bardzo ważne, żeby jednak wpiąć te uszy, które służą do trzymania tej całości. Dobra, jest. Warto by było to teraz skręcić, zobaczyć, czy wszystko się dobrze zamyka. Dobra, tu. Jedna. Sam jestem ciekawy, czy mi się to uda bez żadnej wtopy. Dobra, jest, ale jeszcze bardzo ważna sprawa, czyli ten uchwyt do blokowania tonera, do napędu tonera. Tą spinkę warto sobie gdzieś na bok założyć, jak będziecie ją wyciągać, bo ona jest stworzywa i jak wpadnie, to magnesem jej nie wyciągnięcie. Dobra, czy to by było tak proste? Teraz tak, nie będę jej skręcał, bo jestem sam ciekawy, czy ona po prostu zadrukuje poprawnie. Naprawdę, słuchajcie, jestem bardzo ciekawy. Dobra. Ale obudowę musimy poskładać, żeby było wszystko bezpieczne. Dobra, jedziemy z tematem, słuchajcie, tak. Otwieramy klapę górną. Dobra. Teraz dolną. Jest dolna. Myślałem, że ktoś do mnie, jak mówiłem Wam przed momentem, w każdej chwili może wejść klient, dlatego mam presję niesamowitą, a prawda jest taka, że trzeba to skończyć, wyczyścić, przetestować jeszcze. Ta drukarka w tym momencie jest złożona do kupy. Czy wszystko pójdzie w porządku, to zaraz się to kurde okaże. Trochę papieru. Błędu żadnego nie wygenerowało, ja Wam zaraz pokażę. O, dobra, to jest ten sprzęt. I teraz sprawdźmy. Tak. Drukuj stronę testową. Problem w tej drukarce polega właśnie na tym fuserze, jak Wam mówiłem. Chwila prawdy, słuchajcie. Szybkie złożenie, rozłożenie urządzenia. W stresie i mamy deadline, mamy bardzo dużo innych rzeczy do zrobienia. Kartkę pobrało, kartkę wypluwa. Można powiedzieć, jeszcze zrobimy jeden wydruk, bo tam dość sporo śmieci wpadło. Czy będzie na pewno czyste? To jest bardzo ważne. Bo tutaj widzicie te śmieci? Wszystko wyleciało z pieca, bo tam się nasyfiło dość mocno. Drugi wydruk. Przy trzecim wydruku tego nie będzie. Czyli można powiedzieć, nie wiem ile trwał ten film, ale zaraz zobaczymy. Słuchajcie, mamy 3 minuty 40 z moim gadaniem. Drukarka 1018, można ją złożyć bardzo szybko. Sami widzicie, możecie ją sami naprawić bardzo szybko. Ja teraz przejdę do skręcania, pełnej konserwacji, ale tu chodziło właśnie o wymianę fuzera i złożenie ponownie. Dziękuję za atencję. Jeżeli masz taką drukarkę, sam ją rozłożysz, zobaczysz, jak szybko została przeze mnie złożona. A ja biorę się dalej, bo dzisiaj jest sporo tego, a tam z tyłu nawet nie chce mi się wchodzić, bo obawiam się, że tam dzisiaj noc mnie zastanie. Dziękuję za atencję. Do zobaczenia. Może później zobaczymy, jak ten dzień się potoczy. Dziękuję. Dzięki. Łapka do góry. Suba dajcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I do zobaczenia w kolejnych dniach lub w nocy. Zobaczymy.